Że mi się chce. Jest sobota, 8 grudnia, około godziny 10. Dwie godziny temu wyszedłem z domu, jak jeszcze było ciemno, bo sobie wpadłem na przekozacki pomysł, że fajnie będzie zrobić sobie w piątek, 23. Wpadłem na fajny pomysł, że fajnie będzie sobie zrobić piknik na skraju jeziora właśnie w tym grudniu. No i jak wpadłem na taki pomysł, w sobotę się obudziłem bez już towarzyszącemu wcześniej entuzjazmu. Słowo sobie się dało. Wypadałoby się ten zrealizować. Po porannym buncie entuzjazm do pomysłu wzrósł za sprawą nieziemskich, to znaczy bardzo ziemskich, kapitalnych widoków. Jak wspomniałem, mamy 8 grudzień, a zaskoczyło mnie słońce. Według prognoz miało padać. Nie zaskoczył, bo według prognoz też miał być bardzo silny wiatr. Tutaj jest to troszkę już zatrzymane przez drzewa, ale jak się szło przez te łyse właśnie obszary między Pruszczem, Straszynem, właśnie do tutaj tej doliny Jaru Raduni, to wiatr dawał się mocno we znaki. No ale widoki naprawdę przyjemne się zrobiły dla oka. Lekki szok, że żyjąc tutaj tyle lat, jestem raptem 2 godziny piechotą od domu. W sobotę właśnie wychodzę ze swojego takiego codziennego kanionu. Skąd w ogóle pomysł kanionu? Wczoraj właśnie o godzinie tej 22-23 zainspirowało mnie tutaj właśnie to przedsięwzięcie, do popełnienia tego przedsięwzięcia, lektura książki właśnie Mikrowyprawy, która mi towarzyszy już od jakiegoś czasu. I tam było fajne porównanie na temat właśnie naszego życia do obszaru geograficznego typu kanion. Chodzi o to, że jeżeli są jakieś służby, które monitorują, a pewnie są, oczywiście, że są, portale społecznościowe i patrzą, jak żyjemy, to muszą dojść do wniosku, że żyjemy tak naprawdę w bardzo nudny sposób. Codziennie w ciągu tygodnia pokonujemy te same odległości między tymi samymi punktami, generalnie w tą, we w tę. Nic tak naprawdę statystycznie się tutaj przez to codzienne życie za dużo nie dzieje. Jeżeli to przedstawić na szatce trójwymiarowej, to się okaże, że powtarzając codziennie takie właśnie zwykłe rzeczy rutynowe, robimy sobie rów, który wydryptujemy i robi się nam wilgachny taki kanion, gdzie już nie widzimy przez jego ściany prawdziwego świata, bo po prostu jesteśmy już tak pogubieni w rutynie. O, kaczuszka poleciała, będzie ją widać. I w związku z tym właśnie autor ma takie pomysły, jak niedrogim kosztem wyrywać się z tego kanionu, zobaczyć, że świat obok też istnieje. Jest to oglądać generalnie, może zaskakiwać bezkosztowo, może zaskakiwać w bliskim zasięgu, jak właśnie w tym wypadku tutaj. Pomysł miałem, wpadłem właśnie w piątek, wieczorem po pracy, już za mało było czasu, żeby coś mega zaplanować i wykonać w ciągu weekendu, więc najprostszy po prostu plecak na plecy, zrobię sobie piknik nad jeziorem i właśnie zobaczę, jak wygląda świat taki trochę wyrwany z codziennego kontekstu. I jedna z fantastycznych niespodzianek właśnie takiej słabo zaplanowanej wycieczki to rzeczy, które nas napotykają, są zaskoczeniem i mogą zrobić wrażenie. Tak też jest w tym wypadku. Znajdujemy się przy elektrowni wodnej Straszyn u brzegu właśnie zbiornika Straszyńskiego jeziora. I tak sobie idę i patrzę. A tu coś wytworzonego ludzką ręką. To jest niesamowite, no wiadomo, że elektrownia wodna przepuszcza dużą ilość wody przez różne tam turbiny i tak dalej, ale zobaczenie na żywo, po prostu gigantyczności po prostu tej metalowej konstrukcji. O, tutaj mamy nawet ładnie opis, na jakiej zasadzie to działa. To jest po prostu, robi wrażenie. Wszystko jest gigantyczne, masa metalu, masa stali. Zobaczcie tutaj na ten generator. Silnik elektryczny.
i gigantyczna turbina, przez którą przewalają się tony wody na sekundę. Potężne łopaty, jest wszystko, to jest masa, jak się przy tym stoi. I na sam koniec, tutaj jako ostatni eksponat, o, tutaj widać klapa do regulowania przepływu wody. Ale to jest wszystko gigantyczne. A ta turbina tutaj, to już jest naprawdę potwór. Wygląda jak przerośnięty mega giga silnik odrzutowy. No i zapewne takim jest, tylko tyle, że na wodę. Gigantyczna konstrukcja. Jak widać, pogoda tutaj mi dopisuje. Jestem osłonięty przed wiatrem. Słoneczko nawet świeci, jak na 8 grudnia miało cały czas padać. Ja byłem gotowy, że będę szedł w deszczu, bo taki kozacki właśnie pomysł miałem, bez względu na warunki pogodowe. Dobrze, teraz tak, za tym wałem znajduje się właśnie jezioro Straszyńskie. O tym jeziorze coś nawet mogę w dwóch zdaniach powiedzieć, ale to jak znajdziemy się już tak, żeby było je widać. Konstrukcja jest tak potężna, że mam problem nawet, żeby się ładnie skadrować właśnie swoją głowę przy takiej łopacie właśnie takiej turbiny. Więc tego na filmie może nie być widać, po prostu jakie to robi wrażenie, bo się nie spodziewałem, że tutaj taką wystawkę właśnie znajdę. To już możemy podejść i zobaczyć, bo tutaj jest ładnie opis profesjonalny, na co my tutaj w ogóle patrzymy. Więc mianowicie jest to generator oraz... O, tutaj będzie widać. Generator oraz turbina Kaplana. To sobie można będzie doczytać już po powrocie, co to konkretnie jest. Bo muszę pamiętać też, że mamy właśnie grudzień, zimę, jest godzina po 12. Ja jeszcze nie zjadłem swojego pikniku nad jeziorem, dalej szukam miejsca. Jesteśmy właśnie, jak wspomniałem, już u wrót jeziora Straszyńskiego i dopiero muszę sobie tam znaleźć właśnie miejsce na ten swój piknik i śniadanie, które stanie się chyba bardziej obiadem. Później zostaje tylko jakieś mniej więcej 2 godziny do zachodu słońca. Spodziewam się, że będę wracał już w miarę jak będzie ciemno. Co w tle widać jeszcze za budynek, tak z ciekawości, hotel 4 pory roku. Ładne, urokliwe miejsce. Dla mnie zbyt ciepłe, zbyt suche, dlatego trzeba stąd czym prędzej odejść i znaleźć sobie coś bardziej dzikiego. Idziemy, widzimy się przy ładnym widoku na właśnie jezioro Straszyńskie. Jest magia poza sezonem. Wędrując tak właśnie w takim grudniowym klimacie, nie spotkałem się ani jednej osoby, oprócz jednej osoby, starszego pana. Jak go mijałem, zapytał, co się stało. Nie wiem, czy coś z moim wyrazem twarzy jest nie tak, czy ogólna postura. Więc pomyślałem sobie, jak głupio mi zadał pytanie, to chociaż mu zniszczę psychikę i powiedziałem, że świat się kończy, trzeba panie uciekać. Poszedłem dalej. Będzie miał na czym rozkminiać do końca dnia. Zobaczcie, jakie widoki. I dotarliśmy do celu. Do celu pośredniego, bo jest to cel, który jest początkiem drogi właśnie dookoła tego zbiornika Straszyńskiego, szukania miejsca na wspomniany piknik. Jak tutaj widać, słońce trochę świeci na mnie z tej strony, ale tutaj nie ma prawa, nie możemy narzekać, bo świeci i to już jest sukces, jeżeli idzie o taki grudzień. Zwłaszcza, że prognozy zapowiadały się inaczej. Krótko o jeziorze. Jest to tak blisko położony region ode mnie z domu, że nie wiedziałem do wczoraj praktycznie nic, więc odrobinkę się oczytałem. Jezioro Straszyńskie. W tym wypadku, jak rzadko kiedy możemy mówić o utworzeniu tego jeziora, kiedy je zbudowano, ponieważ jego korzenie to nie jest jakiś pleistocen, kreda czy inne epoki żelazne. Początek tego jeziora to konkretnie rok 1910. Kiedy to właśnie dla budowanej elektrowni w Straszynie Wodnej utworzono tutaj zbiornik retencyjny w postaci właśnie tego jeziora Straszyńskiego. Jezioro ma 3 km długości. Ładnie się wije tutaj, wbijając się właśnie w te polodowcowe tutaj dolinki, niedolinki, więc ma bardzo urozmaiconą linię brzegową. Po prostu raj dla oka, sobie spacerując o każdej porze roku, nawet teraz, gdy właśnie jest tak trochę szaro, buro, ponuro. No i tak, powiedziałem, co chciałem powiedzieć o jeziorze Straszyńskim. 3 km długości, tak, 300 do 500 metrów szerokości, w zależności od miejsca, w którym się tutaj właśnie znajdujemy. Tam widzę taką ładną wysepkę, gdzie na mapie popatrzyłem, że może być fajne miejsce właśnie na mój piknik i tam będę chciał sobie dojść. I to będzie po 3 godzinach połowa drogi, więc tam też się zamierzam zasilić, posilić. Jak widać, wiatr faktycznie jest, tak jak zapowiadali. W lesie byłem trochę osłonięty, tutaj wieje. Idziemy dalej.
No, jak sobie obiecałem, tak zrobiłem. Piknik można zacząć. Kucheneczka ładnie rozłożona. Co dzisiaj będziemy testowali? Będziemy testowali nic własnorobnego, czyli meksykańskie chili con carne ze słoika, prościutko z Tesco albo Biedronki, czegoś takiego. No więc przelejemy zawartość. Przepis wygląda tak: przelewamy zawartość ze słoika do garnka, zagrzewamy i spożywamy. W tym wypadku z dodatkiem fajdy chleba. No i co? Nie ma co się chwalić, trzeba robić. Nie przygotowałem specjalnie się do ogniska. Troszkę mi się nie do końca chce bawić, tym bardziej, że po obiedzie ruszam i idę dalej. Więc troszkę nam się tutaj ładnie nam się grzeje. Troszkę wieje. Wypadałoby to osłonić troszkę od wiatru, ale tu chciałbym mieć widok na jezioro, więc ceną tego jest, że nie, jeżeli jestem odkryty w tym wypadku z trzech stron, bo jestem na półwyspie. Tam wszędzie jest woda i jezioro. No ale już powoli zaczyna być głodny, więc to jest pora. O, niespodziewani goście. Dostały trochę chleba. Wiem, że nie powinno im się dawać chleba. Miałem chleb, dał im chleb. No i co? Mamy tutaj trochę przed 15 i się powoli, kurde, zachód słońca robi. Trzeba zmykać z powrotem. I co? Dotrwałem do zachodu słońca. No to powrót po ciemnicy gwarantowany. Ale ładnie jest, warto. Było, warto jest.